Czcigodni księża profesorowie, drodzy studenci. XIV-wieczna kolegiata w Kartuzach zaskakuje swoją architekturą. Dlaczego? Bo kościół jest bowiem zwieńczony dachem w kształcie trumny. Zadziwiająca symbolika. Wieko trumny przykrywa mury kościoła. Smutny to widok. Ale zaglądam jednak do środka. Jest życie. W tym kościele, w tym niby trumnie, jest grupa pielgrzymów, a ksiądz odprawia mszę świętą. Życie pulsuje w całej pełni. Pomyślałem sobie, jak złudne jest oglądanie rzeczywistości tylko z zewnątrz. Pod wiekiem trumny, gdzie się można już nie spodziewać życia, pulsuje życie i to jeszcze Boże życie. I gdybym nie wszedł do środka, pewnie ta symbolika pozostawiłaby na mnie przygnębiające wrażenie. Kościół umarł, zatrzaśnięto nad nim wieko trumny. Dlaczego wam to mówię? Mówię wam to dlatego, że jako dziennikarze nie powinniście być tylko zewnętrznymi obserwatorami wydarzeń, ludzi i problemów, ale właśnie powinniście wchodzić do środka, wchodzić w głąb każdej osoby, każdej sprawy, aby w pełni zrozumieć, co się dzieje i dlaczego. Macie być ludźmi, którzy uwidaczniają niewidoczne. Wejść do środka, aby poznać prawdę. Mela Mutter, polska malarka epoki modernizmu, wyznała kiedyś, że kiedy mam malować i mam przed sobą modela, no to nie mogę zacząć tak od razu malować. Muszę najpierw zobaczyć, kim ten człowiek jest, co jest w jego środku. Stąd najpierw gawędzę z nim na jakiekolwiek tematy. Rozmawiamy po prostu ze sobą. I Mela Mutter mówi, wydawać by się mogło, że ta rozmowa, ta gawęda nie ma głębszego sensu. Ale ona jest potrzebna, a właściwie konieczna dla ożywienia wyrazu twarzy, utrzymania pewnej ekspresywności, ale tak naprawdę do odkrycia wnętrza, do poznania człowieka, co jest w środku. Dopiero potem zabieram się do malowania człowieka i jego twarzy. Moi drodzy, a czy my nie ślizgamy się po powierzchni zdarzeń, po powierzchni osób? Powołanie dziennikarza jest ujawniać prawdę. Więc jesteście młodymi dziennikarzami. Kończycie Akademię Dziennikarstwa. Więc nie dostarczajcie nam niczego więcej, tylko prawdy. Nie dostarczajcie nam opinii zamiast informacji. Pozwólcie odbiorcy myśleć, oceniać, wyciągać wnioski. My chcemy się spotkać z prawdą, którą obiektywnie nam przekażecie, ujawnicie. I aby się tak stało, nie wystarczy opis postrzegalnych wydarzeń. Trzeba wejść do środka, aby odkryć prawdę, ją zrozumieć i dopiero ją później innym ukazać. Chcemy się spotkać z prawdą, a nie z waszym zdaniem na jakiś temat. Włoski poeta Sandro Penna pisze tak. Prawda sprawnie wygłuszana, taktycznie serwowana, bywa zniekształcana, nieczęsto bywa akceptowana, przez niektórych tylko kochana. Coraz częściej przestajemy wierzyć, że to, co czytamy, oglądamy, jest prawdziwe. I zadajemy sobie pytanie, czy to, czym nas karmią dziennikarze,
nie jest aby taką prawdą taktycznie serwowaną. O czym to świadczy? O upadku wiarygodności dziennikarza, o braku zaufania do niego. Moi drodzy, czy nie jest to dramat tej profesji? Łukasz Krupski, autor popiersia błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, na odsłonięciu rzeźby przy ulicy Miodowej powiedział tak. Rzeźba portretowana jest dla mnie zawsze związana z pytaniem o obecność osoby portretowanej. W jakimś sensie praca rzeźbiarza jest uobecnianiem wykonywanej postaci. I to pytanie o obecność, mówił dalej, jest związane z pytaniem o spotkanie. A czy w tym, co wy piszecie i będziecie pisać, co filmujecie, redagujecie, również nie chodzi o obecność? O obecność prawdy? Czy w waszej dziennikarskiej pracy nie chodzi o spotkanie się z faktami, wydarzeniami i z tajemnicą człowieka? My w waszym dziennikarstwie chcemy spotkać to, co się naprawdę wydarzyło, a nie to, co musicie napisać. W wierszu Inflacja jeden ze współczesnych poetów pisze tak. Gdy więcej słów, mniej prawdy. Gdy więcej gestów, mniej szczerości. Gdy więcej ludzi, mniej człowieka, bo nikt na niego nie czeka. No to pytam, dla kogo piszecie i po co? Słudzy słowa, artyści pióra, inflacja dziennikarstwa. Czy wiecie, że dziś ludzie zaczynają się obawiać dziennikarzy? Człowiek boi się człowieka? Boją się udzielać wywiadów, bo nie wiedzą i nie ufają, że to, co z tej rozmowy wynika, ujrzy światło dzienne. Popatrzcie, drodzy, co się z nami stało? Ernest Bryl, jak prorok woła, odchodzą z nas ci ludzie dobrzy, jak ze mnie odchodzi dobry człowiek. Czy rzeczywiście odchodzą z nas ci dobrzy ludzie? Goethe napisał kiedyś, że kultura, która odpada od kultu, jest odpadkiem. Drodzy moi, nie po to studiowaliście na Akademii Katolickiej w Warszawie, aby zajmować się odpadkami. Stąd życzę wam takiego tworzenia, które uniesie nas wszystkich wyżej. I życzę takiej odwagi, która pozwoli wam żyć w prawdzie i ukazywać prawdę innym. Ujawniać niewidoczne. I takiej posługi dziennikarskiej z całego serca wam życzę. Amen.